Hej ludzie, tu ja Curex i kontynuujemy to, co zaczęliśmy ostatnio. Wzięliśmy tego materiał tutaj. Nie mamy już monet. Nie mamy stroju, musimy mieć strój. Jakiś cieplejszy, żeby do klasztoru się dostać. Zatarasowane. Nie lubią nieproszonych gości. No niestety, nie da się już wejść do tego. Och, tu raczej nie przyjmą mnie uprzejmie. No raczej nie. Och. Raczej się nie da, tu się też nie da. A, jest odbicie w wodzie. Myślałem, że nie ma. Idziemy do Hansa, żeby mu zrobić sweet focie. Sweet focie. Oczywiście sobie żarty. Musimy nałożyć mu tą materiał, żeby... To nie działa. To jest pod tym. Ta maszyna jest pod tym. Całun. Raczej nic czy nam wszystko nie w porządku, Hans? Ojcze, Hans nie chce już zostawać na strychu. To nie jego wina. Mamy całą Hansa. No i co? Tutaj raczej ubrań nie ma. Ale poszukamy. Widzimy bez poradnika, więc to wszystko trzeba obszukać. O, tu kółko jest. Kółko jest. Nie można tego wziąć. Możesz się obrócić. Wyjść. No niestety. W fabułę raczej nie ruszymy. Ale poglądałem wszystko. Maszyna z cylindrem. No wiem, co powiesz, wiem. Myślałem, że te tryby jakoś... Coś jest. Figurka mamuta. Zobacz. Był bagaż, ale to nie jest bagaż z ubraniami. Zbyt chłodno na prysznic. Mimo to dziękuję. To samo mówi? Zbyt. Co to było? Zbyt chłodno.
się zbagowało. No, zbagowało się na pewno. Nie sądzę, że to... Musimy ratować Hansa. Dlatego jest potrzebne nam ubranie. Gdzie tu ubranie zostać? Węgla mamy. Oskarze, a gdzie jest Hans? Ty wciąż tutaj, Kate Walker? Jesteś bardzo potrzebna panu Wollarbergowi. Proszę, nie trać czasu. Oskarze, wiem, gdzie mogą pomóc panu Wollarbergowi. Gdzie, Kate Walker? W klasztorze na szczycie góry. Więc, Kate Walker, na co czekamy? Dlaczego wciąż tu stoisz? Oskarze, ja... Straciliśmy już wystarczająco dużo czasu, Kate Walker. Zajmę się panem Wollarbergiem podczas twojej nieobecności. Jeśli wyjedziemy teraz, Oskarze, to z pewnością znajdziemy kogoś po drodze. Nic z tego, Kate Walker. Przed nami długa i niebezpieczna podróż. A co zrobimy, jeśli po drodze nie znajdziemy pomocy? Chyba masz rację. Oskarze, muszę się przyznać, że ten ponury klasztor przyprawia mnie o ciarki. Czy mógłbyś mi towarzyszyć? Czułabym się znacznie bezpieczniej. A pan Wollarberg? Kto nim się zajmie? Pomyślałaś o tym, Kate Walker? Tak, tak, oczywiście. Do zobaczenia, Oskarze. Klasztor. Idę do klasztoru... Och, Kate Walker, tylko się pośpiesz! Oskarze, czy pan Wollarberg chorował na to już wcześniej? Nie znam pana Wollarberga lepiej od ciebie, Kate Walker. Jestem tylko automatem. Maszyną stworzoną przez geniusza. Uczucie troski, które odczuwam wobec mojego twórcy w tym momencie, jest zaledwie wynikiem kombinacji ustawienia trybów, mających na celu wywołanie tego efektu. Nie lubię, gdy mówisz w ten sposób, Oskarze. Idę poszukać pomocy. Tak, pospiesz się, Kejło. Wiele mi pomógł normalnie. Dobra. Popytamy, pochodzimy. Chcę w przygodówce bez poradnika. Nie można przejść. Pułkowniku, proszę... Co mogę dla pani? Czy jest tutaj lekarz? W okolicy? To by mnie zdziwiło. Powiadają, że mnisi z klasztoru potrafią wykurować człowieka. Przynajmniej mieszkańcy z dołu czasem do nich chodzą. Czy ma pan coś na uśmierzenie gorączki? Mój przyjaciel zachorował. Przykro mi, ale ostatnią paczkę pigułek sprzedałem w ubiegłym tygodniu. Muszę się dostać do klasztoru. Prawda? Może znajdziesz coś cieplego na strychu? Zaraz przyniosę drabinę. Oczywiście pokryję koszt tych rzeczy, które wezmę. Nie przesadzaj, Katiuszko. Jesteś dla mnie jak promyk słońca w tym starym, nudnym sklepie. A słońce nie wschodzi tu codziennie. O, on przyniesie. Na strychu z pewnością znajdzie pani coś dla siebie. Proszę bardzo, panienko. Ja tam nie mogę wejść. Ciekawe dlaczego. Możemy wejść. Na szybciej możesz? Rusz to. No co my tu mamy? Teraz, gdzie znaleźć miejsce, by się w to przebrać? Oczywiście te, tam gdzie był... No... Tam gdzie brała prysznic. A, sprawdzimy czy... To jest wszystko? No nic tu nie ma raczej.
Co, może pociąg mi jeszcze zarąbił, kurde. Jak znajdę Hansa, znajdę coś do leczenia, ten pociąg mi ukradną. Nareszcie, choć odrobina prywatności. Ciepło i nawet przyjemnie. No we wdziankę. Jak w Tomb Raiderze. Jak wygląda, normalnie jak jakaś Pocahontas. Szybko, szybko. No we wdziankę szybciej. Do klasztoru. Do klasztoru już. Idę migusiem. Posuwaj. O, znowu weszłem do mnie jeszcze. Najlepsze, że cień jest inny. Już odbicie w lustrze jest inny. Wkłada okulary, żeby jej czasem nikt nie poznał. Jak zwykle sprawdzamy wszystko. Tu jest coś. Jakaś winda albo coś takiego. To nie jest powrót. Jest jakiś... Proszę wybaczyć, że przeszkadzam... panu? Bądź błogosławiona, siostro. W czym mogę ci pomóc? Jak sądzę, mieszkasz w klasztorze. Tak, siostro. A wielu was tu żyje? Kilku starych mnichów. Niewielu czuje powołanie w dzisiejszych czasach. Powiedz mi, a jak można się dostać do klasztoru?
pociągnij linę dzwonu, siostro, ale niezbyt silnie, bo wystraszysz ptaki. Nie strasz, zakonnik cię wprowadzi. Dziękuję. Podróżuję ze staruszkiem Hansem Wolarbergiem i... Wolarberg, czy powiedziałaś Wolarberg, siostro? Znasz go? Nie, ale ktoś inny go zna. A, słyszysz? To przepiękny trel Meruli Alby. O, gdybym tylko mógł na nią spojrzeć. Taki rzadki i piękny ptak. Niewielu udało się podziwiać jej piękno. Zapewne szuka sobie partnera. Co to jest Merula Alba? Rzadki ptak. Nie można go zobaczyć, bo jest biały jak śnieg. Powiadają, że gdy człowiek go zobaczy, jego umysł się oczyszcza i rośnie intelekt. Szukam kogoś z wiedzą medyczną. Kogoś, kto może pomóc choremu. Nasz patriarcha to znakomity lekarz, siostro. On wyleczy zarówno ciało, jak i duszę. Nazywam się Kate Walker. Mój pociąg zatrzymał się na stacji w Romansburgu. Romansburg, piękne miasto, ale nie najstosowniejsze dla tak pięknych, nieznajomych i do tego samotnych. Nie zamierzam zatrzymywać się tam na długo, bracie. No, niestety, na pewno nie możesz... Jestem ty... Tak, tak! Teraz już pójdę. Co? Może on powiedział, jak jej to zrobić. Dobrze, no to było na tyle, dzięki. Zapraszam, pozdrawiam. Niestety się nie da wejść. Napisz. Dobra. Pa, pa.